Oglądając twoje ostatnie teledyski, trudno nie zauważyć, że są zupełnie inne od tego, który przyniósł ci tą wielką popularność. Z czego to wynika, taka zmiana? Myślę, że wynika przede wszystkim z tego, że zawsze szukam czegoś innego. I zaczynając od folku, bardzo mocno widzowie i słuchacze włożyli mnie do szufladki folk. A ja jestem przekorną artystką i przekorną, chociaż artystka to nie lubię tego słowa, lubię słowo twórca. Jestem przekornym twórcą, lubię zaskakiwać i lubię się zmieniać. W związku z tym mój każdy teledysk i każda piosenka jest po prostu totalnie inna. Zaskoczeniem także będzie ten najnowszy teledysk, który jest zapowiadany do piosenki Ewa? Tak jest, dokładnie. Kompletnie inny anturaż, tym razem bardzo egzotyczny, taki dziewiczy wręcz bym powiedziała, bo w anturażu Jamajki, w związku z tym zapowiada się również ciekawie. A kiedy będziemy mogli go zobaczyć? Przypuszczam, że już chyba w czerwcu, ale jeszcze nie zapowiadam tak konkretnej daty, ponieważ jest jeszcze w trakcie obróbki ten teledysk. A czy dzisiaj wrzesińska publiczność będzie mogła tą piosenkę usłyszeć? Nie. To wszystkie, u mnie wszystkie piosenki są w wielkiej tajemnicy przed premierą. W związku z tym może chyba jest takie napięcie zbudowane dzięki temu. Ale mam masę innych hitów i będziemy się na pewno dobrze bawić. Skąd czerpiesz pomysły na te fantastyczne stroje, w których występujesz? Myślę, że z głowy, myślę, że ogólnie z takiej wszelako pojętej inspiracji, takiej bardzo lubię, jestem wzrokowcem, w związku z tym bardzo lubię przeglądać różne strony związane z modą, związane właśnie również z folkiem, bo też staram się troszeczkę tego folku zaplatać w moje stroje. I wydaje mi się, że gdzieś tam to miksuję, przekładam później na papier i mam od tego bardzo, bardzo zdolnych ludzi, między innymi Walerię Tokarzyską czy Urszulę Łęczycką, które pomagają mi później to wszystko uszyć i skomponować. Jesteś bardzo rozchwytywaną artystką. Po co w takim razie jest ci klub, który także masz? Myślę, że to jest zajęcie poboczne i tak naprawdę wszystko, czym się zajmuję, wszystko mnie nakręca i wszystko mnie cieszy i bardzo żałuję, że tego czasu jest tak mało, bo jeszcze pewnie bym się zajęła wieloma innymi rzeczami, ale staram się właśnie tak na różnych płaszczyznach działać. Jaka naprawdę jest Kleo, tak na co dzień? Myślę, że jest bardzo spokojna, bardzo stonowana i chyba zupełnie różni się od tej, która jest na scenie. Ja to zawsze powtarzam, że chyba mam takie alter ego sceniczne, które się gdzieś wydobywa ze mnie i o ile ta Asia sobie wraca do domu, jest taka spokojna, stonowana, lubi sobie malować na płótnie, słuchać spokojnej muzyki, to jednak Kleo jest tą silniejszą chyba moją stroną po prostu.